what we call progress. To, co nazywamy postępem, is just material progress. To jest materialny postęp. But all the good qualities are just decreasing. Więc wszystkie dobre cechy się zmniejszają. Like for example, this computer. Na przykład ten komputer. It's just doing what our brains used to do before. On robi to, co nasz mózg by robił wcześniej. These phones. Ten telefon. Thank you. Dziękuję. Now we have to call through devices. Before you can call with your mind. Teraz musimy używać różnych rzeczy do tego, żeby się kontaktować. Wcześniej można było to robić dzięki umysłowi. But so many other ways of transportation. Były inne sposoby przemieszczania się. Because we have the ability for it. Dlatego, że my mamy możliwości ku temu. So the more we progress materially, we walk less. Więc to, co nazywamy postępem, to jest postęp materialny. W związku z tym mniej chodzimy. Like for example, we always heard of the bionic time. Bionic? Yeah, the use of machinery with biology. Aha, jest coś, co nazywamy takim biologicznym czasem, czyli używają biologii do stworzenia jakichś tam maszyn. Yes, gonna happen. I to się dzieje. People with bionic eyes. Ludzie z biologicznymi oczami. You can already see soldiers, they see through other eyes. To mamy widzieć. One eye is with the computer, another eye is with the driver. Widzicie teraz żołnierzy, którzy mają takie okulary komputerowe. W jednym jest in one eye is. Reality, jest rzeczywistość, a w drugim rzeczywistość komputerowa, wirtualna. So keeps gonna keep going like that. I to będzie się rozwijało w ten sposób. This is because it's handy for the hand. To jest coś, co trzymamy w ręku, nazywamy się podręcznik. Really you can have phones this big. Ale możemy mieć telefony tej wielkości. How you gonna operate? Ale jak można by było skorzystać z niego? So they are finding ways how to integrate it with your ears. Więc oni szukają sposobów, jak zintegrować telefon z uchem. Wanna have it? No problem. Jeśli tego nie masz, nie ma problemu. Hello. Hello. Whatever. Cokolwiek. But this is actually progress. Czy to jest postęp? Czy to jest tak naprawdę postęp? It's just material progress. To jest postęp materialny. And we have the ability to do all this, no doubt. I my mamy możliwości do tworzenia tych rzeczy, bez wątpienia. In the lower planetary systems. Na niższych systemach planetarnych. The Vedas explain there are 7 levels. Wedy wyjaśniają, że jest 7 poziomów. Called talas. Te poziomy nazywają się tala. Tala means plate. Tala znaczy talerz. Mahatala, Rasatala, jest Mahatala, to są nazwy. Talatala and Patala. These two, they are highly developed. Te dwie pierwsze są tak bardzo rozwinięte. We live here. My żyjemy tutaj. In the middle of the universe. Po środku wszechświata. Called Martya Loka. To się nazywa Martya Loka. And if someone goes in the lower planetary system. Ale ktoś, kto się uda na niższe systemy planetarne. They are very highly developed technology. One są bardzo rozwinięte pod względem technologicznym. Much more than us. Dużo bardziej niż my. There is a scripture called the Mahabharata. Jest pismo, które się nazywa Mahabharata. Actually, the name of ancient India was Bharata. Tak naprawdę imię starożytnych Indii to było Bharata. The name of India is not real. Ta nazwa Indie nie jest rzeczywista. Like I explained, it's just the name of a river in India. To tak jak wyjaśniałem, że to powstało od rzeki w Indiach. And this Mahabharata explains, this is a 5,000-year-old scripture. I Mahabharata jest pismem pochodzącym sprzed 5000 lat. They talk about a person called Maya Danava. I tam jest mowa o osobie, która się nazywa Maya Danava. Who was attacking the city of Hastinapura. I ten Maya Danava atakował miasto nazywane Hastinapura. He was attacking with artificial soldiers. I on używał takich żołnierzy do zdobycia tego miasta. Stwarzał ich po prostu. Created by the mind. On stwarzał ich dzięki swojemu umysłowi. By inducing fear and the minds of the opponents. I on dzięki swemu umysłowi stwarzał strach w sercach strony przeciwnej. It's like if you talk to a child. Tak jak będziesz mówił do dziecka. Very dark story at night. Były takie przerażające nocne historie.
you tell him there is ghosts all over. I będziesz mówił mu, że są duchy wszędzie. Next day he's gonna see the ghosts everywhere. I następnego dnia ono będzie widziało duchy wszędzie. So how we gonna induce our mind, we can see things that are not there. Więc tak jak zaprogramujemy nasz umysł, to będziemy postrzegać coś, co nie istnieje. So this Maya Danava was expert in creating this kind of illusions. Więc Maya Danava był ekspertem w tworzeniu tak zwanej iluzji. And the soldiers were escaping. I żołnierze uciekali. Because they were seeing very powerful, ferocious beasts. Ponieważ oni widzieli bardzo potężne żywe istoty. In another scripture, the Srimad Bhagavatam. W innym piśmie, które się nazywa Srimad Bhagavatam. This Maya Danava created an airplane. Jest powiedziane, że ten Maya Danava stworzył samolot. Remember, these are 5,000-year-old scriptures. Pamiętajcie, że to pismo ma 5000 lat. He said these objects are called vimanas. I te obiekty nazywają się vimana. Mana means mind. Mana znaczy umysł. Driven by the mind. I V znaczy kierowany poprzez umysł. So these airplanes, they were going according to your desires. Więc te samoloty poruszały się zgodnie z naszymi pragnieniami, no z pragnieniami tych osób, które nimi kierowały. Nie trzeba było wajchy do zmiany biegów, pedałów. We're a mix of biology. To było zmiksowane z biologią, pomieszane z biologią. And mystic power. I mocami mistycznymi. So he talks about this vimana. Więc jest mowa o tych vimana. He explains that this vimana sometimes will be seen in the sky, sometimes not. I jest powiedziane, że te vimana czasami mogą być widziane na niebie, a czasami nie. And that it looks like a lentil. Lentil? Lentil. A lentil is a bean that is flat. Aha, i że one są takie płaskie. And it was flying at incredible speed. I że poruszają się z niewiarygodną szybkością. I mogą schodzić pod wodę, czasami atakować z powietrza. I są świecą jak słońce. I tak rozprzestrzeniają ciepło na ludzi. A za chwilę rozprzestrzeniają zimno. So this vimana is a very description of the UFOs nowadays. Więc ta vimana opisuje to coś, co dzisiaj nazywamy mianem, określamy mianem UFO. I Maya Danava mieszka na tym systemie planetarnym. Explains that this system, planetary system, is under this particular tala, this the hub of the universe. Więc ta planeta znajduje się tuż pod połową wszechświata. There's no light of the sun here. Because the planetary systems are up here. I tam nie dochodzi światło słoneczne, ponieważ system planetarny jest powyżej połowy poziomu połowy wszechświata. They have perfect artificial light. Ale oni mają doskonałe sztuczne światło. Created by gems and crystals. A one, to światło pochodzi z kryształów i klejnotów. Explained 5,000 years ago. I to zostało wyjaśnione 5000 lat temu. Sounds like a stadium nowadays. Dzisiaj to brzmi jak, this sounds like? An stadium. A na stadium? Football stadium. A dziś to brzmi jak nauka w... Football stadium. No futbol, stadium futbolowy, understand, but I... Illuminated by artificial... Aha, że to jest jak stadion futbolowy, który jest oświetlony sztucznym światłem. Illuminated by artificial crystals and balls. Czyli oświetlony poprzez sztuczne kryształy. Talking about 5,000 years ago of artificial illumination. Ja, mowa o tym sztucznym świetle była 5000 lat temu.